Są różne kazania, które chodzą mi po głowie, albo pomysły na kazania. Są takie pomysły, które rodzą się tak w jednej chwili i zainspirowany jakimś tekstem, jakąś historią, przystępuję do pracy nad takim kazaniem. Ale są kazania, które kiełkują przez dłuższy czas. I dzisiaj właśnie jest takie kazanie, które jest efektem pewnych myśli, które przychodziły mi już od dłuższego czasu do głowy, które wiedziałem, że w pewnym momencie powinny zostać poukładane jakoś właśnie w taki sposób, żeby można się nimi podzielić, ale przyznam się, że nie wiedziałem, kiedy to zrobić. I muszę nawet powiedzieć, że możecie się zapytać mojej rodziny. Nawet robiłem wszystko przez ostatnie dni, żeby nie usiąść przy tym kazaniu i nie popracować nad nim, dlatego że tak dokładnie nie wiedziałem, jak to powiedzieć, jak to zrobić. Nawet nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. I dlatego może dzisiejsze moje wystąpienie nie będzie takie uczesane, ale ponieważ cały czas kotłują się różne myśli w mojej głowie, ale podzielę się pewnymi myślami, które wydają mi się istotne, szczególnie dla młodych ludzi. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby w jakimś sensie lepiej rozumieć oczekiwania życia, przyszłości wobec mnie. A dla starszych zadanie, przed którym staną w efekcie wysłuchania tego kazania, może to być dużo trudniejsze, ale wcale niewykonalne. Już jakiś czas temu zauważyłem pewną rzecz. Przeglądając internet, różne materiały, zauważyłem, że odkładam sobie pewne ambitniejsze, w cudzysłowie, teksty czy artykuły, z którymi chciałbym się zapoznać, odkładam sobie na później. No teraz nie, bo jeszcze tam przejrzę coś i wtedy do tego wrócę. I kiedy wracam po jakimś, na drugi dzień, włączam przeglądarkę, akurat otwierają mi się te strony, które sobie zostawiłem, żeby je wrócić do nich później, bo są dla mnie ważne, chciałbym je przejrzeć. I tak zauważyłem, że ta ilość stron otwartych, które powinienem przejrzeć, albo które sobie zaznaczam gdzieś i do których powinienem wrócić, ona narasta, narasta, narasta. I mówię sobie, będę miał czas, to się tym zajmę. Tak się złożyło, że jakiś czas byłem na bezrobociu. Teoretycznie miałem więcej czasu, ale zauważyłem ciekawą rzecz. Tych stron, do których chciałem wrócić później, nie ubywało. Cały czas, dzisiaj, teraz, w tym momencie, miałem coś, wydawało mi się, ciekawszego do zrobienia, albo inaczej, wydaje mi się, ciekawszego do zrobienia, a tym zajmę się później. I otóż nie tak dawno na stronie rozwojowiec.pl pan Redmer, może niektórzy go znają, prezentuje w takiej bardzo skondensowanej formie różnego rodzaju bardzo ciekawe takie podsumowanie, taką esencję książek czy różnego rodzaju ciekawych rzeczy, które przeczytał, z którymi się zapoznał, i robi to naprawdę bardzo dobrze. I pozwolę sobie opowiedzieć wam właśnie jeden eksperyment, o którym on opowiada. Otóż wiem to
pewnych uczestników tego badania i polecono im spośród 24 filmów, takich kinowych filmów, DVD powiedzmy, wybrać 3 filmy. I wśród tych filmów były zarówno takie rozrywkowe, typu Mamma Mia, czy jakieś takie komedie, ale były również też ambitniejsze, jak na przykład Lista Schindlera, film, który zdobył 7 Oscarów. I co zauważono? Kiedy każdy z uczestników wybrał 3 filmy, po wybraniu tych filmów miał zadecydować, który film obejrzy zaraz w tym pierwszym dniu, który za 2 dni i który za 4 dni. I mimo tego, że uczestnicy tego badania wybrali na przykład taką Listę Schindlera, zdecydowana większość nie chciała go obejrzeć jako film numer 1. Później. Najczęściej tego typu filmy, ambitniejsze, które zmuszały do pewnego rodzaju refleksji, były filmami, które odkładano na 3. miejsce. I nagle sobie uświadomiłem, że to jest dokładnie ten mechanizm, któremu ja podlegam. Kiedy tutaj brat Niedziński przed chwilą opowiadał o Life Connect. Jest tak dużo, tak ciekawych materiałów, który wybrać, któremu poświęcić trochę czasu. Czy zdjęciom siostry Ewy, na przykład z Australii, czy jakiejś poważniejszej lekturze, która pomoże mi w jakichś ważnych decyzjach. Być może wyjazdu do Australii. Okazuje się, że ten mechanizm jest czymś, który każdy z nas ma. Chcemy, tak, uważamy, że coś jest ważne. Chcemy poświęcić temu czas, ale nie teraz. Troszkę później. To jest tak zwana prokrastynacja, czyli mechanizm odkładania rzeczy na później. Eksperyment ten przeprowadzono ponownie, nieco go zmodyfikowano. Otóż powiedziano tak, wybieracie, drodzy, 3 filmy, ale te 3 filmy będziecie musieli obejrzeć wszystkie 3 dzisiaj. Coś się okazało. W wyniku tego eksperymentu okazało się, że takie ambitniejsze filmy, jak na przykład Lista Schindlera, były wybierane 13 razy rzadziej niż w poprzednim eksperymencie. O czym to świadczy? Mówimy tak, jak dzisiaj, nie, dzisiaj na ważne rzeczy nie mam czasu, zrobię to jutro. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zdanie sobie sprawy z tego, jak funkcjonuje nasz mózg, w jaki sposób podejmuje decyzje, wpływa bezpośrednio na to, jak żyjemy. Kiedy sobie pomyślę o tym, jak chodziłem do liceum, był taki po drodze kiosk i pamiętam, że tak raz w tygodniu, pamiętam, że sobie obchodziłem ten kiosk tam dookoła, jakie tam nowe rzeczy przybyły, jakie nowe czasopisma. I powiem wam szczerze, że w tym kiosku te czasopisma czy gazety zmieniały się tak raz na tydzień, tam cokolwiek się zmieniało, oczywiście oprócz codziennej prasy. Mam ten przywilej albo nieszczęście żyć na granicy niezwykłych zmian, które zachodzą dzisiaj w świecie. Wtedy poszukiwało się informacji, zdobyć informacje było niezwykle ciężko. Dzisiaj żyję w świecie, w którym odpycham się od informacji.
Jak brat Nidziński mówi tutaj o Life Connect, już mnie troszeczkę przechodzi dreszcz. Mówię, kolejna masa ciekawych materiałów, które będzie trzeba oglądać kiedy? W jaki sposób podejmować decyzję, co ważniejsze, co przeczytać, co obejrzeć, czemu poświęcić swoją uwagę? Myślę, że to jest kluczowe dla dzisiejszego społeczeństwa. Moje postanowienia noworoczne od pewnego czasu przestały już polegać na tym, żebym decydował o tym, że podejmuję decyzję tak, od 1 stycznia będę robił to i to. Od pewnego czasu moje postanowienia noworoczne polegają na tym, od 1 stycznia nie będę robił tego i tego. Ponieważ za dużo rzeczy robimy niepotrzebnych, albo za dużo czasu poświęcamy rzeczom niepotrzebnym. Ale wracając jeszcze do tego eksperymentu. Ten eksperyment pokazuje, że każdy z nas, statystycznie rzecz biorąc, większość z nas, zdecydowana większość z nas, żyje w przeświadczeniu, że jutro, kiedyś, na emeryturze, albo za miesiąc, albo jak skończę ten egzamin, albo jak skończę ten rok szkolny, albo jak będą wakacje, albo, że wtedy będę miał więcej czasu, będę bardziej nastrojony do tego, co chcę zrobić, że będę miał więcej pieniędzy, będę mądrzejszy, będę spokojniejszy. I dlatego dzisiaj rozumiem dużo bardziej ten tekst, o którym dzisiaj był czytany na początku. Mianowicie dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeżeli dzisiaj coś do waszego serca mówi, zmień to, przestań to robić, albo zdecyduj się coś zrobić dobrego, pożytecznego. Nie odstawiaj tej myśli na jutro. Nasz świat dzisiaj bombarduje nas taką ilością różnego rodzaju atrakcji, że podejmowanie pewnych decyzji absolutnie strategicznych dla naszego życia, szczególnie dla ludzi młodych, jest w tej chwili absolutnie kluczowe i zostawiają to na później, ponieważ w każdej chwili jest coś, czym mogą się zająć przy okazji. Kiedyś młodzi ludzie, pamiętają to starsi, spędzali zdecydowanie więcej czasu na świeżym powietrzu niż teraz. Osiedla, kiedy były bloki, to tam był z podwórek non-stop do późnego wieczora rozlegał się hałas biegającej młodzieży, grających w piłkę. Wszyscy spędzali czas na powietrzu. Dzisiaj wszyscy spędzają czas w sieci. Owszem, wiek emerytalny został podniesiony, ale to ze względu na to pokolenie troszkę tu przed moim i za chwilę nasze, ale myśmy zdecydowanie więcej czasu spędzali w ruchu niż dzisiejsze pokolenie. Za chwilę, jeżeli ten świat jeszcze będzie istniał, wiek emerytalny będzie obniżany, ponieważ długość przeciętna życia ludzkiego zacznie się obniżać. Nie ma fizycznej możliwości, żeby ktoś funkcjonował sprawnie tak długo, tylko zdrowo się odżywiając. Musi też ćwiczyć, odpowiednią ilość poświęcać na ruch. Moi drodzy, pierwszym krokiem do pozytywnej zmiany jest uświadomienie sobie, że nie ma żadnego powodu, abyś w przyszłości miał więcej siły woli, samodyscypliny i determinacji niż masz obecnie. Bo jeśli teraz nie podejmiesz decyzji, to jutro, za miesiąc, za rok będziesz dokładnie tym samym człowiekiem, któremu
nie chce się tak samo mocno albo nawet mocniej niż dzisiaj. Jeśli teraz nie uda nam się oprzeć pokusie, to nie sądźmy, że uda nam się to w przyszłości. Nasze przyszłe ja zależy w 100% od tego, ile dzisiaj wykonamy ambitniejszej pracy nad sobą. Upływ czasu niczego nam nie daje. To nasza praca dzisiaj, nasze decyzje dzisiaj, nasze poświęcenie dzisiaj daje te efekty jutro. Uświadomić musimy sobie to, że najczęściej stwierdzenie teraz nie mam czasu nie jest kwestią braku czasu, chociaż oczywiście są wyjątki, ale generalnie to nie jest kwestia tego, że nie mamy czasu, ale nie mamy wystarczającej motywacji i nie jest to dla nas priorytetem. Często słyszę ludzi, nie mam czasu. I muszę wam powiedzieć, że kiedyś na spotkaniu z jednym z najbogatszych ludzi Holandii, który jest właścicielem bardzo wielu firm i zatrudnia wiele, wiele tysięcy ludzi, w bezpośredniej z nim rozmowie ktoś powiedział, ale bardzo się cieszymy, że znalazł pan czas, żeby przyjechać tutaj na to szkolenie, na te warsztaty razem z nami. A on tak spojrzał i mówi, a dlaczego pani uważa, że mam tak mało czasu? Ja mam dużo czasu. Ja tylko wybieram to, co chcę w tym czasie robić. Także wszyscy mamy tyle samo czasu. Wiadomo, że część tego czasu trzeba poświęcić na sen, aczkolwiek jak ostatnie statystyki mówią, coraz więcej młodzieży ma z tym problem. Statystyki w Wielkiej Brytanii pokazały, że 85% młodzieży, nastolatków jest notorycznie niedospanych. I badania pokazują, że ma to bezpośredni wpływ na rozwój mózgu, na sprawność intelektualną. Tak na marginesie, od pewnego czasu w pewnym takim miejscu, gdzie się chodzi tak raczej samemu i się człowiek ma pozycję siedzącą, znalazły się krzyżówki w moim domu. Długi czas nie było, ale są takie krzyżówki. I tak od niechcenia wziąłem i tak z pewnego dnia wieczorem rozwiązywałem i zostało mi powiedzmy 5 haseł, z którymi nie wiedziałem co zrobić. Ku mojemu zdziwieniu akurat tak się stało, że rano też poszedłem. Zazwyczaj te potrzeby są i wieczorem i rano. Dla niezorientowanych tylko dodam. Poszedłem, sięgnąłem po tę samą krzyżówkę i to, czego nie mogłem wieczorem rozwiązać, rano bez najmniejszego problemu uzupełniłem. Akurat jeżeli chodzi o nasz mózg, on tak funkcjonuje, że on nie boli. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, czy jesteśmy w dobrej sprawności intelektualnej, czy w złej. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dopiero tego typu testy, czy tego typu zdarzenia pokazują nam, aha, wydawało mi się, że wieczorem jestem sprawny, mogę podejmować wszystkie decyzje. Rano się okazało, że jestem dużo sprawniejszy. Gdyby nasz mózg, tak jak mięśnie, które pracują i które się męczą, zaczynał nas boleć, kiedy jesteśmy przepracowani umysłowo, może byśmy bardziej dbali o jego higienę. Ale to jest osobny temat. Tylko chciałbym wam zwrócić uwagę na to, żeby ważne decyzje nie podejmować wtedy, kiedy się jest przemęczonym. Kiedy teraz patrzę przez okno z domu, rozpoczął się niezwykły sezon, w którym rolnicy gonią czas. Kiedy mieszkałem w mieście, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego. Teraz, kiedy śnieg zszedł, natychmiast
pojawiają się traktory, natychmiast pojawiają się prace polowe. I to zauważymy od tych kilku lat, że wtedy ta praca idzie jakby na wyścigi. Pomyślałem sobie, no co to za problem, czy to w tym tygodniu zrobię, czy w przyszłym. I kiedy taki rolnik, który tam pracował na polu, akurat się zatrzymał koło naszego domu, a wyszedłem do niego tak chwilę porozmawiać. I zadałem mu to pytanie, proszę pana, no, czy to jest naprawdę tak istotne? No przecież ten rok jest taki długi, no czy to pan zrobi w tym tygodniu, czy w przyszłym? A on mówi, wie pan co, też tak kiedyś myślałem, ale okazało się, że to ma absolutnie kluczowe znaczenie. Jest czas orania, czas siania, czas podlewania, czas wzrostu i nie da się tego zmienić. Jeżeli pan chce mieć dobre plony, musi pan działać według odpowiedniego schematu. Pomyślałem sobie, że proszę mnie źle nie zrozumieć, ale stwierdzenie Bóg jest miłością może wywołać dużo złego wśród młodych ludzi. A teraz wyjaśnię dlaczego. Oczywiście proszę mnie dobrze zrozumieć. Stwierdzenie Bóg jest miłością bardzo często jest stwierdzeniem wytrychem mówiącym nie dzisiaj, jutro. Czy ja muszę swoje życie zmieniać dzisiaj? Nie. Teraz jestem młody, teraz się muszę wyszaleć. Co to za problem? Bóg jest miłością. Bóg jutro, jak do Niego przyjdę, On mi to wszystko wybaczy i wszystko będzie ok. Jak to mówią Niemcy, to jest takie jain, czyli i tak, i nie. Ale jeżeli ważne duchowe decyzje zostawiasz na jutro, jutro będziesz innym człowiekiem. To jest tak, jakbyś siał nie dzisiaj, kiedy jest pogoda i kiedy jest pora, tylko poczekał z tym sianiem jeszcze, okej, jeden dzień, okej, w sprawach duchowych może być niesamowicie ważny. Dlaczego? Dlatego, że nasz sposób myślenia, nasz sposób postrzegania pewnych rzeczy, nasz sposób rozumienia świata czy wydarzeń dookoła jest taki, że nie można pewnych rzeczy, pewnych decyzji zostawiać. Okej, można, ale te decyzje przynoszą później zupełnie inne skutki. I plon naszego życia nie będzie piękny, dojrzały, ale będzie karłowaty. Owszem, wyrośnie coś. Ale na targu za takie plony za dużo się nie osiągnie, bo to będzie przypominać marchewkę, a nie będzie marchewką. Ona będzie za mała, albo jabłka już nie takie, albo te kłosy. Zwróćcie uwagę, mówię tutaj do młodych ludzi, bo tego się często nie uświadamia sobie. Nasz wzrost, czy dojrzewanie, od małego dziecka do stania się dorosłym człowiekiem. To są pewne kroki, pewne etapy. Jeżeli dziecko nie zaczyna chodzić, jak ma rok, to znaczy, że coś jest nie tak. To na pewno rodzice idą z nim do lekarza i wydają absolutnie wszystkie pieniądze, żeby zaczęło chodzić. Jeżeli koło drugiego roku życia jeszcze nie zaczyna się komunikować słownie, chociaż w pewien uproszczony sposób, oczywiście są wyjątki, ale mówię generalnie, to znaczy, że coś jest nie tak.
Jeżeli w wieku 7-8 lat nie potrafi pisać, a jeżeli i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dziecko ma zacząć chodzić i wtedy z jakichś powodów jest unieruchomione, czy to przez chorobę, czy przez jakieś inne wydarzenie, takie dziecko na wieku dojrzałym nie będzie dobrym chodziarzem, nie będzie lubiło za bardzo chodzić. Będzie się poruszać, ale poruszać. W naszym życiu duchowym dokładnie obowiązują takie same zasady. Jest moment, w którym trzeba stanąć na nogi. Jest moment, w którym trzeba zacząć chodzić. Jest moment, w którym trzeba zacząć mówić. Każdego Bóg prowadzi indywidualnie. I każdy, do każdego serca Bóg puka i mówi: stop, teraz powinieneś zrobić krok do przodu. Jeżeli ty, drogi młody człowieku, odkładasz tę decyzję, ta decyzja z każdym dniem będzie trudniejsza. I efekty, które mógłbyś osiągnąć, idąc zgodnie z pewnym rytmem dojrzewania, rozwoju duchowego, zaprzepaszczasz w ten sposób, że nie podejmujesz tych decyzji kroczenia za Bogiem albo robienia pewnych rzeczy w odpowiedni sposób, albo zaprzestania robienia pewnych rzeczy. Mózg młodych ludzi jest jak, można powiedzieć, plastelina. Nam się wydaje, że pewne wydarzenia, które nas spotykają, one przechodzą po prostu, no jestem w takim towarzystwie, no albo zrobię coś, no co za problem. Nie, jest problem. Zwróćcie uwagę, że przekroczenie pewnych granic, złamanie pewnych w naturalny sposób w naszej psychice ograniczeń powoduje taki skutek, jaki skutek powoduje mała dziurka w wale przeciwpowodziowym. Zrobienie tego raz powoduje, że każdy następny raz jest dużo łatwiejszy. Mówię tutaj o złych rzeczach, ale mówię też o dobrych. Aczkolwiek dobre wymagają większego wysiłku, wymagają decyzji, wymagają nieodkładania tych decyzji. Moi drodzy, to Bóg jest miłością i to mi wystarczy. Może być dla was zgubne, jeżeli odkładacie ważne decyzje w waszym życiu na później. Bóg jest miłością, to jest hasło dla tych, którzy Boga nie znali, przychodzą i mówią: słuchaj, twoja przeszłość może być zmazana, ale dla ciebie, który tu przychodzisz już od wielu lat, wiesz wszystko, wiesz, jak powinieneś postępować. I stwierdzenie: Bóg jest miłością i ja mogę zawsze do Niego wrócić, jest najbardziej zgubne, ponieważ nawet nie będziesz wiedział kiedy, a do ciebie pewne rzeczy już docierać nie będą. I Bóg nie dotrze do twojego serca, nie złamie go. I wzruszysz wtedy ramionami i już jesteś poza zasięgiem, można powiedzieć, dobra. To, co mówię, oczywiście to jest może w tej chwili głównie do młodych ludzi, ale chciałbym też zapukać na chwilę do drzwi trochę starszych. Czytałem kiedyś taką książkę, która pokazywała biologiczny charakter naszych zmysłów, jak one funkcjonują. Takim w skrócie, żeby powiedzieć, zwróćcie uwagę, kiedy siedzimy w jakimś małym pokoju, jest więcej osób, jest kiepska wentylacja. Wyjdziemy na chwilę z tego pokoju,
wracamy z powrotem i nagle stwierdzamy, wow, jak można w takim pomieszczeniu wytrzymać? Nasze zmysły, nasz zmysł węchu przyzwyczaił się do tej atmosfery, która panowała w środku. Dopiero wyjście na zewnątrz i wejście z powrotem powoduje, że nagle stwierdzamy, o, trzeba to pomieszczenie przewietrzyć. Wykonano nawet taki eksperyment. No, jeżeli chodzi o słuch, to chyba wszyscy też mamy tego typu doświadczenia, że mieszkając przy na przykład ulicy Zeilanda, co było moim przywilejem przez wiele lat, w pewnym momencie człowiek w ogóle już nie zwraca uwagi, przyzwyczaja się do ruchu, do hałasu dobiegającego z ulicy jeżdżących samochodów. Po prostu przyzwyczajasz się, nie dostrzegasz, nie reagujesz na to. O tyle, o ile tego typu i to dotyczy wszystkich zmysłów. Najciekawsze było doświadczenie, eksperyment, który dotyczył naszego wzroku. Czy wiecie, że nasze oczy, nasze gałki oczne przez cały czas wykonują takie mikrodrgania? Właśnie po to, żeby cały czas te na naszą siatkówkę oka cały czas był zmieniany sygnał, który pada, dlatego że po kilku sekundach oddziaływania tego samego bodźca na włókno nerwowe siatkówki oka, ono już przestaje reagować. Zrobiono taki eksperyment, może trochę okrutny, ale udało się. Mianowicie do gałki ocznej przymocowano, przyklejono takim klejem, który się szybko rozpuszcza, ale przymocowano takie lusterko, żeby to lusterko chodziło razem z tym mikro drganiami oka. I spreparowano to w ten sposób, że ta osoba mogła patrzeć, widzieć tylko przez to lusterko. I okazało się, że faktycznie po tych kilku sekundach przestaje widzieć. Dlatego, że dokładnie na te same, doprowadzono do tego, że dokładnie na te same włókna nerwowe, znaczy siatkówki naszego oka, zawsze przez pewien okres, pewien moment padał ten sam sygnał. Przestaje mózg na to reagować i przestała ta osoba widzieć. To, że widzimy, to dlatego, że cały czas się coś zmienia. Do czego dążę? Wydaje nam się, że w naszym życiu jest wszystko ok. Wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, nie potrzeba żadnych zmian. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście na chwilę wyszli z tego swojego, w cudzysłowie, pomieszczenia, w którym jesteście, w którym naprawdę nasze zmysły już nie odbierają tego świata, który nas otacza, który sobie sami wytworzyliśmy, bo nasze zmysły się do tego przyzwyczaiły. Spójrzmy na siebie jakby z boku, na swoje życie. Spójrzmy na to, co powinniśmy zmienić. Czy powinniśmy coś zmieniać? Jestem przekonany, że na to czy każdy z nas odpowie tak, a niektórzy nawet powiedzą i to wiele. Ale to w kwestiach duchowych zmiany nie następują szybko. Nie ma tak nagle pstryk i nagle jestem nie wiadomo kim. To jest tak jak praca na roli. Trzeba zasiać i czekać. Podejmować właściwe decyzje we właściwym momencie, nie odkładać ich na jutro, bo dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. W późniejszym wieku jest to trudniejsze. Nasz mózg nie jest już tak plastyczny. Nasze neurony, nasze te wszystkie przebiegi są mocno ugruntowane. Ale nie ma nic niemożliwego. Nasz mózg jest chętny się zmieniać, jest chętny się uczyć. Przychodzi to trudniej, owszem, ale wszystko zależy od motywacji. Jeszcze jedną rzecz.
W tym tygodniu w Polityce, w gazecie Polityka, ukazał się artykuł, duży artykuł o Polkach i Polakach. Dlaczego Polki tak nie za bardzo chcą zachodzić w ciążę? Dlaczego tak mało się rodzi dzieci? I jednym z efektów z tej analizy, zresztą polecam bardzo mocno to przeczytanie, szczególnie młodym ludziom, jest to, że tak naprawdę kobiety nie widzą partnerów odpowiedniej jakości. Jakości w cudzysłowie oczywiście. Czego potrzebuje kobieta? Tak naprawdę bardzo niewiele, ale pewnego rodzaju, jak to nazwać, no poczucia stabilności. Po to, żeby jak urodzi dziecko, dzieci, żeby za chwilę nie okazało się, że będzie musiała sama je wychowywać. Mężczyźni przez duże M są w tej chwili już rzadkością podobno. Nie mówię tutaj o osobach, które ubierają spodnie na co dzień i przychodzą. Mówię o mężczyznach. Coraz częściej są to cały czas niedojrzali chłopcy, którzy nie chcą dojrzewać, którzy większość swojego czasu spędzają przed ekranami komputerów, grając i zajmując się rzeczami, które w życiu są tylko rozrywką. Jak niewielu jest twardzieli, ale przez takie duże te. Ludzi, mężczyzn, którzy są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność, którzy są w stanie wziąć odpowiedzialność za rodzinę, którzy są twardzi wobec siebie, wymagający wobec siebie, a łagodni i wrażliwi na otoczenie. Mężczyzn, którzy... Mógłbym mówić jeszcze długo, ale patrząc na niektóre twarze, myślę, że może czas już kończyć. Widzę, że dotknąłem ciekawego tematu. To skomentuję to jeszcze w ten sposób. Jest teraz tendencja, mówimy o parytetach, żeby w polityce pojawiały się też kobiety w większej ilości. Dyskusja jest w kościele na temat dopuszczenia do bycia pastorem kobiet. I są dywagacje na ten temat. Ja muszę powiedzieć, mam już troszeczkę siwych włosów na głowie. Z perspektywy czasu dla mnie tego typu, czy kobiety jako kierowcy tirów, autobusów, typowo męskich zawodów do tej pory, to nie jest efekt siły kobiet. To jest efekt słabości mężczyzn. To my, mężczyźni, i mówię tutaj nie tylko o nas już, bo my dorośli, jeszcze starsi, jeszcze byliśmy tą generacją, która była w stanie wziąć na swoje barki odpowiedzialność. Ale mówię tutaj o młodym pokoleniu. Nasze kościoły stają się coraz bardziej sfeminizowane, coraz większy procent kobiet. Dlaczego Pan Bóg wziął w Starym Testamencie, w tamtych czasach, odpowiedzialność za kwestie religijne włożył na mężczyzn? Ja wam mogę powiedzieć po sobie. Gdybym ja nie miał odpowiedzialności w kościele, mnie już by tutaj nie było. Bo dla mnie, przeciętnego mężczyzny, to, co się dzieje na zewnątrz, jest cały czas atrakcyjniejsze w tym znaczeniu tych wyborów o tych filmach, o których tutaj mówiłem, niż to, co się dzieje tutaj. Przez to, że mam odpowiedzialność, to mnie cały czas mobilizuje do tego, żebym nawet jak skręcę troszkę w bok, żebym z powrotem wracał na ten
na tą ścieżkę. Mężczyznom jest dużo trudniej. I dlatego Bóg dał im odpowiedzialność kapłanów, przywódców, właśnie w życiu religijnym. Kobietom jest łatwiej. Z natury. One bardziej czują się dobrze w takich sprawach. I dlatego Bóg nie dał tej odpowiedzialności, bo wiedział, że kobiety zawsze sobie dadzą z tym radę. Mężczyznom jest trudniej. I teraz ta dyskusja związana z tym, żeby kobiety zostały pastorami, na przykład, czy wzięły się za inne prace, wynika z tego, że coraz mniej mężczyzn jest mężczyznami, ludźmi odpowiedzialnymi. Być może to jest jeden ze znaków czasu. Myślę, że to jest... Ja na przykład, ja to z perspektywy moich lat już to, ja to widzę. A największym przerażeniem napawa mnie fakt, kiedy jestem nad jeziorem w takim miejscowościach jak okolice Poznania, chociażby w mojej miejscowości, kiedy jest lato, wiele rodzin, młodych mężczyzn, młodych kobiet, dzieci. I kiedyś, któregoś dnia, tak aż jak to widziałem, aż jakoś tak bardzo mocno mnie to uderzyło. Kiedy widziałem młodych mężczyzn, każdy w ręku piwo. Bardzo często nawet nie przekraczające trzydziestki, a brzuchy, no takie solidne. I patrząc na, i mówię sobie, i po prostu patrzyłem, i to były, nie znalazłem żadnego, oprócz mnie, żadnego mężczyzny bez piwa. I mówię sobie, to jest młode polskie pokolenie mężczyzn. Współczuję kobietom. Z drugiej strony pomyślałem sobie, jeszcze taki jeden, ja wam wspominałem na początku, że to kazanie dzisiejsze to jest wiele takich różnych myśli, które gdzieś tam się kłębią w mojej głowie, ale nie tak dawno uświadomiłem sobie, że przeciętny młody człowiek w kieszeni ma w tej chwili taką moc obliczeniową w postaci smartfona czy komórki, która bez problemu obsłużyłaby lot na Księżyc w roku 70 tam którymś, który był zdobywany kosmos, czy nawet w tym koniec lat 60. Bez problemu ten wasz komputerek, który macie przy sobie, obsłużyłby nie tylko ten lot, ale również całą obsługę tutaj naziemną, która kontrolowała ten lot. Mając w cudzysłowie takie możliwości w ręku, najczęściej wykorzystuje się to po prostu do gry. Pomyślałem sobie, czy to nie jest tak z naszym życiem? Nasze życie, mamy tak dużo możliwości, a odkładamy to cały czas na później. Później się zajmie czymś ambitniejszym. Jest jeszcze jeden, no akurat tak się złożyło, że nie mam dzisiaj dużo z Pisma Świętego tekstów. Tak naprawdę to był jeden, ale chciałbym wam wskazać i pokazać tutaj postać, chociażby postać Józefa. Nie jest rozwiązaniem dla mojego życia podjęcie jednej decyzji. Rozwiązaniem dla mojego życia jest podejmowanie ciągle, w każdej chwili, wielu decyzji, które mają znaczenie dla mojego życia. I przykład Józefa, tutaj podam wam, zapisany w 1 Mojżeszowej 39 rozdziale i tutaj 10 wierszu. 39:10. Już zbliżamy się do końca. A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią,
nie usłuchał jej. Codziennie. To nie jest kwestia podjęcia jednej decyzji. Okej, dobrze, ochrzczę się. Albo okej, rzucam palenie, rzucam picie. Albo rzucam beztroskie zajmowanie się rzeczami niepotrzebnymi. Tego typu decyzje trzeba podejmować codziennie. I zapewniam was. Czasami patrzycie na waszych starszych braci, wujków i myślicie, ach, oni są starsi, to już nie jest tak źle, bo już nie mają tylu pokus, co my. Część pokus faktycznie odpada, ale pojawiają się, zapewniam was, kolejne. I te decyzje podejmować trzeba do końca życia. Starsi, widzę, kiwają głowami, że mam rację. Tak jest. To nie jest decyzja, która się podejmuje tu i teraz. Ostatnio, jeszcze jedną tylko ostatnią myślą się podzielę. Zauważyłem, że kwestia codziennego studium Pisma Świętego. Pomyślałem sobie, kto to wymyślił? Przecież raz w tygodniu jest Dzień Święty. Wystarczyłoby raz w tygodniu. Tę wiedzę, no moja pamięć jest jeszcze na tyle sprawna, że to, co bym przeczytał tydzień temu, jeszcze dzisiaj będę pamiętał. I po raz pierwszy dotarło do mnie, że codzienne studium Pisma Świętego to nie jest tylko kwestia taka typowo duchowa, ale to jest kwestia kształtowania mojego charakteru, mojej silnej woli. Postanawiam codziennie coś robić. Coś, co mi nie jest bezpośrednio niezbędne do życia. Coś, co ma wartość. Wytrwanie przy tego typu decyzji, która ma kluczową wartość dla mojego życia, kształtuje mój charakter przez to, że robię to codziennie, bez względu na okoliczności. I jeżeli tego się nauczę, jeżeli to stanie się pewnego rodzaju przełomem w moim życiu, bez problemu dużo łatwiej będzie mi podejmować dużo ważniejsze decyzje w moim życiu, kluczowe dla mojego życia. Te małe decyzje, które dzisiaj odkładamy na później, one się zemszczą. Te dobre decyzje nie odkładajmy na jutro. Dzisiaj jest czas podjęcia decyzji. I chciałbym zakończyć tekstem, który dzisiaj znalazłem, kiedy studiowaliśmy lekcję szkoły sobotniej. Mało kto może zwrócił na to uwagę. W księdze Joela, strona 975, trzeci rozdział, wiersz 15, druga część tego wiersza. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Chciałbym z tym zakończyć. Na dzisiejsze słowa, na dzisiejszy język przekładając, kto mówi, nie uda mi się, nie mam szans, nie mam silnej woli, niech powie, jestem zwycięzcą, jestem bohaterem, dam sobie radę, mogę podejmować właściwe decyzje w moim życiu. Sobie tego życzę i wam. Amen.